Polsce szacujemy, że liczba osób zakażonych wirusem wirusowego zapalenia wątroby typu C, czyli wirusem HCV, może sięgać nawet 200 tysięcy osób. Przede wszystkim musimy wiedzieć, że samo zakażenie przebiega bezobjawowo, bardzo często, dość długo. Potem objawy pojawiają się jako objawy nieswoiste, więc tak naprawdę, aby się dowiedzieć, że jesteśmy zakażeni, należy przeprowadzić bardzo swoisty test w kierunku wirusa HCV. Wspomniana liczba 200 tysięcy osób zakażonych to jest liczba szacowana osób, u których HCV ma formę zakażenia przewlekłego, czyli praktycznie te osoby powinny być wcześniej czy później zakwalifikowane do leczenia. 80% z tych osób niestety jeszcze nie wie, że jest zakażony. W społeczeństwie nadal niestety jest zbyt mała wiedza na temat zakażeń HCV. WZW typu C zwane jest często cichym zabójcą, ponieważ przez wiele lat zakażenie nie daje żadnych objawów. Pacjent nieświadomy chodzi nosząc sobie wirusa, a ten w tym czasie dochodzi do uszkodzenia wątroby, w konsekwencji tego do marskości wątroby, a nawet raka wątroby i oczywiście śmierci. Dlatego powinniśmy uważać na nasze postępowanie. Jest to bardzo ważny problem zdrowia publicznego, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, z tego względu, że wieloletnie noszenie w sobie tego wirusa powoduje destrukcję wątroby, w konsekwencji tego marskość, a nawet choroby nowotworowe. Do zakażenia może dojść w różnym miejscu. Dawniej mówiło się, że głównym źródłem zakażenia były szpitale, tam gdzie wykonywano duże zabiegi operacyjne. W chwili obecnej w zakładach opieki zdrowotnej, w szpitalach doszło do minimalizacji możliwości zakażenia, ale oczywiście taka możliwość nadal istnieje. Ale musimy pamiętać, że we wszystkich miejscach, w których dochodzi do przerwania ciągłości tkanek, a są to salony fryzjerskie, gabinety stomatologiczne, gabinety kosmetyczne, salony odnowy biologicznej, tam gdzie dojdzie do kontaktu z krwią innego pacjenta, może potencjalnie dojść do zakażenia. Dlatego bardzo ważne jest, żeby unikać wszelkich niepewnych miejsc. Wiele osób wyjeżdżając za granicę robi sobie tam tatuaże, ponieważ jest taniej, ładnie wyglądają, a tą pamiątką oprócz samego tatuażu może być w przyszłości niestety WZW typu C.